W Nowym Sączu trwa 30. Międzynarodowy Festiwal poświęcony dzieciom z górskich regionów. To miejsce spotkania polskich i zagranicznych zespołów folklorystycznych, reprezentujących różne grupy etniczne polskich Karpat oraz z innych krajów ze wszystkich kontynentów. Zapraszam na reportaż Moniki Chrobak pod tytułem Dzieci Gór. To są wszystkie te rzeczy, które my na co dzień może nie widzimy, ale festiwal nam to pokazuje. Że my są takim wielkim wachlarzem, taką łąką zbożą z rozmaitymi kwioteczkami, ale kwiotek pięknie wunio, każdy kwiotek, wiecie, kwitnie, umiero. To jest żywot, to jest inwestycja. W te kwiotki, w to podlewanie, co by ta łąka wiecznie kwitła i co roku pięknie. I pokój, żeby był na świecie, żeby nas te, wiecie, kultury nie różniły, ale zbliżały. Już małe dziecka, lachy przed wami zarostają i opiszą, zaśpiewają, zatańczą. Dziecięco młodzieżowy zespół folklorystyczny Piecuchy z Nawojowych. Gram na klarnecie, z kapelą gramy już od roku, ja w kapeli także jestem od roku. Gramy muzykę Lachów Sądeckich. Nasza muzyka jest bardzo dynamiczna, charakteryzuje się na przykład synkopami w krakowiakach, czy bardzo szybkimi polkami, jak wariotki, wściekłe polki. To jest właśnie charakterystyczne dla naszego regionu. No, jestem tancerką dość długo, no bo już prawie 7 lat i dobrze się tym czuję. Po prostu tak mnie do tego ciągnęło, interesowało mnie to. Wprawdzie nasza gmina leży na styku kultury i łemkowskiej, i górali sądeckich, i lachów sądeckich, ale Nawojowa jest jakby bliższa, najbliższa lachom. I tak się to dzieje. Prezentujemy właśnie ten nasz piękny, kolorowy, przebogaty region lachów sądeckich. Każdy znajdzie coś dla siebie i na każdą chwilę swojego życia, bo można się i rozmarzyć, i wyciszyć, ale można też porwać to życie za rogi i oddać się w wir pięknych polek. Na sobie mam buty cholewioki, spodnie z sukna zdobione pięknymi sercówkami. Na biodrach mam pas, to jest sros akurat, czyli mniejszy pas niż te wielkie pasy góralskie. Wyżej mam kamizelkę, także ze sukna, oraz koszulę, a na głowie mam kapelusz. To tutaj mam taki strój codzienny i na stopach mam kierpce, ale też można spotkać trzewiki, no bo to też zależy od jaka bogata była rodzina. Na przykład jak była trochę biedniejsza, no to dzieci chodziły w kierpcach albo na boso, więc ja mam kierpce. Tutaj mam spódnicę, ale pod spodem mam jedną halkę szeroką i jeszcze wąską. I tutaj mam jeszcze na górze bluzeczkę i dwa warkoczyki. Korale też są świadectwem i zamożności, i statusu społecznego raz, i oczywiście wieku, czyli przynależą mi już. Nie mam pięknego czepca starościny, dlatego że tak jak moja
córcia zespołowa. Jestem ubrana w odzież codzienną do pracy. Kuniaków, hej, hej! Gram na heligonce czterorzędowej, no i jakoś się tam układa. Zacząłem grać od 5 lat, tak to mnie uczył dziadek i tata. Wtedy jeszcze uczyliśmy się takich łatwych piosenek, bo trudnych raczej bych się nie nauczył. No i tak się skończyło na to, że już tak pomału już dążym do tych pierwszych miejsc, myślę, że będzie. Ty, moje dziecka są taki debiutanci, ale tacy, wiecie, na 102%. Ten nasz mały Kuniaków, Kanysiu, łowieczki posało na Uchodzitej. To jest Beskid Śląski, wysokość to tak 900 metrów w porywach, najwyższa Baraniogóra. To oni są tacy, wiecie, z takich lasów, z Kludzuni, z takiego małego Kuniakowa na wielki świat. Mi się najbardziej podoba to, że tu jest scena duża, można występować. Na razie go obzierałam od strony sceny, że uni taki mały Kuniaków na takiej wielkiej scenie tańczy. Naszym takim sztalugowym tańcem są te wsiecki łowięzioczki, które pochodzą właśnie od łowięzi skóry, od cielęca i skóry, czyli wsiecki przyśpiewki pasterskie, paście się łowieczki, wszystko związane z grami na pasionku. Na przykład ja lubię tańczyć kol naszej maściółki, no bo to jest taki zabawny taniec i można się fajnie pobawić. Mam kapelusz, kierpce, spodnie płócienne i koszulę płócienną. Ja mam ubrane kierpce, kopytka, mazalonkiem kabotek i mam jeszcze z platkiem we włosach. No a teraz co dalej? No idziemy w wiejsce, większe góry, bardzo wysokie, bo przenosimy się do Ekwadoru. Jaczaj łosi, skwito. Ekwadorska buta, taniec, kolor, wyszata w gruniach. Wiecie, jak to mówią? Że dziecko jest nadzieją tego, co jest otwartą dłonią. Dziecko jest nadzieją pokoju. Oni to przywieźli tu i trzeba to spróbować przyswoić. Witamy ich pięknie. Ekwador! Hej, hej!
Przyjechaliśmy na festiwal, aby zaprezentować kulturę plemion indiańskich posługujących się dialektami języka Kechua, które mieszkają w górskich wioskach w Ekwadorze. Cechuje ich siła, odwaga, energia i przede wszystkim duma z bogatej tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie. I chcemy, aby ta kultura nigdy nie zaginęła. Cieszę się, że przyjechałam do Polski, która jest bardzo piękna. Jestem szczęśliwa, że mogę bliżej poznać Polaków i ich kulturę. Najbardziej mi się podoba w ich kulturze te stroje i też dziewczyny mają tak kucyki i mają chustą je zawiązane prawie do końca. Aż mi to się podoba bardzo. Mi w kamratach z Ekwadoru podoba się ich otwartość do ludzi. Zdarzyło się nam już niejednokrotnie muzykować razem i to jest właśnie piękne w tym festiwalu, że możemy się łączyć z innymi kulturami ze świata. Już niektóre imiona kojarzę, rozmawiamy powoli. Co prawda mamy telefon przy sobie i tłumaczymy sobie. Czasami też na migi mówimy, pokazujemy coś, ale no dajemy radę. A teraz przekludzony się tam skąd przyleciały do nas synogarnice. W okresie międzywojnia to były tureckie ptoki i kiedy konią to był bardzo atrakcyjny, a dzisiaj synogarnic jest pełno. Turcja! Hej, hej, hej! Zakolegowaliśmy się z Turkami. No są fajni, czasami też w nocy przychodzą do nas do pokoju, można sobie pogadać. Ja już ogólnie mam taką koleżankę, co mówiła mi, że ma tam swoją jakąś tam koleżankę Emilii i powiedziała, że ja też jestem jej koleżanką i pokazała serduszko. Widzą, że Turcy mają te bębny, że to wrześci, kiedy już się pytam, ile mam roków, kiedy już się pytam, do której klasy chodzi, więc zaczynają tą Turcję w innej świetle widzieć i o to chodzi. Ja na pewno chcę się z nimi zakolegować, dlatego, że na przykład mogą nas w przyszłym roku zaprosić do nich i będziemy se z nimi tańcować w przyszłym roku jeszcze więcej. Bardzo mi się podoba na festiwalu. Cieszę się, że mogę się zaprzyjaźnić z polskimi rówieśnikami. Jest to dla mnie bardzo ekscytujące doświadczenie, mimo że mówimy innymi językami. Chciałabym się nauczyć kilka słów po polsku, ale jak na razie jest to dla mnie dość trudny język do przyswojenia. My jeździli na festiwale do Turcji, tak wspaniali ludzie. Byłam dwa razy w Turcji goszczonym dzieckiem z zespołu, po prostu mi wszystko dawali. Prezentów ja przywiozła więcej niż w sklepach. To byli tak wspaniali ludzie i moje dzieci zaczynały widzieć Turcję nie z perspektywy czarnych ludzi, głośnych ludzi, ale ludzi, którzy są gościnni. Na pewno znacie taką w murowanej piwnicy tańcowali zbójnicy. Spróbujemy. Ja zacznę, a wy powtórzajcie. Murowane piwnicy!
publiczności. Wczoraj byłam w parku, witałam korowód na Jagiellońskiej, a teraz przychodzę tutaj codziennie i przyglądam się. A dla mnie to jest takie wspomnienia sentymentalne, bo ja od dziecka tańczyłam w lachach. Najpierw w małych lachach, potem w takich średnich lachach, więc i cała moja rodzina, więc dla mnie to jest bardzo sentymentalna podróż. I jak oni tam tańczą, to ja sobie tu przytupuję razem z nimi, o, ciętą polkę. Ja bym tam weszła, to bym jeszcze z nimi potańczyła. Także naprawdę bardzo fajny jest ten festiwal, a bardzo mi się ta idea podoba, że dzieci z różnych narodowości, różnych kultur, różnego koloru skóry są razem. Jak tu się mówi, kamracą się, prawda? I one potem już będą wiedziały, gdzie jest Polska, jacy są Polacy, a nie z jakichś tam opowieści, legend, uprzedzeń. Będą tam, gdzie ta Polska, kasta Polska, jak mówił Wyspiański, prawda, w weselu. Będą wiedziały, gdzie Polska, jaka Polska, że ludzie są życzliwi i między nimi nawiążą się jakieś przyjaźnie. A to będzie owocowało na przyszłość. Cieszymy się, że możemy poznać obyczaje i tradycje innych kultur. Wierzymy, że przyjaźń zawiązana na festiwalu z innymi zespołami pozostanie na długo. Polska jest przepiękna i będziemy chcieli do niej wracać. Nie ma nic ważniejszego niż drugi człowiek. Wszystkie rzeczy materialne są do nabycia, a przyjaźń, dotyk, spotkanie, rozmowa to są rzeczy niezastąpione i oby to nigdy nie zaginęło. I szukajmy dla dziecka tych miejsc, w których może spotkać drugie dziecko, zabawę, radość. Nie bądźmy maleńkimi staruszkami, oderwijmy się, popatrzmy w niebo, posłuchajmy szumu drzew, ptaków, odnajdźmy to w nutkach naszych. I my, dorośli, pamiętajmy, że jesteśmy odpowiedzialni za to, jaka ta przyszłość będzie.